Więc chcesz stać się bogaty? Pragniesz posiadać luksusowe samochody, ekskluzywne rezydencje rozsiane po całym świecie i piękne kobiety, które będą towarzyszyć ci we dnie i w nocy? To bardzo dobrze, ponieważ książka Jak zdobyć bogactwo, której autorem jest Felix Dennis, jest niezwykłym przewodnikiem po drodze ku ogromnym pieniądzom i majątkowi. Co zawiera? Czy po tej lekturze naprawdę zostaniemy bogaci? I co najważniejsze, czy po jej przeczytaniu nadal będziemy chcieli zostać bogaczami? Dziś przyjrzymy się jednej z najbardziej kontrowersyjnych i zarazem szokujących książek, jakie traktują o zdobywaniu pieniędzy. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z książką Jak zdobyć bogactwo Felixa Dennisa wiązałem naprawdę spore oczekiwania. Po pierwsze, napisał ją człowiek, którego majątek był wart 500 milionów funtów. Mówię był, ponieważ aktualnie Felix Dennis już nie żyje. Niemniej jednak osoba, która zarobiła tak znaczną ilość gotówki, musiała wiedzieć, co pisze. Ponadto autor, kiedy tworzył swoją książkę, był już obrzydliwie bogaty, w związku z tym nie miał żadnej finansowej presji, aby ta pozycja sprzedawała się jak najlepiej, a potraktował jej stworzenie jako pewien rodzaj zabawy i nowe doświadczenie. Drugim i wydaje mi się nawet ważniejszym aspektem, jaki miał wpływ na to, że musiałem przeczytać Jak zdobyć bogactwo, były recenzje, jakie wystawiały jej osoby, które bardzo szanuję i podziwiam za to, co robią. Robert Greene przeczytał tą książkę 3 razy i często wspominał, że lektura właśnie tej pozycji odmieniła jego dotychczasowe życie. W podobnym tonie wypowiadał się o niej również Rafał Mazur z bloga Zen Jaskiniowca, którego bardzo szanuję za jego pracę, i z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Był tylko jeden mały problem. Polska wersja książki drukowana jest tylko i wyłącznie przez jedną firmę, której to właścicielem jest Marcin Osman. W związku z tym, iż jest on monopolistą, jeżeli chodzi o ten tytuł, cena Jak zdobyć bogactwo wynosiła aż 100 zł. Musicie się chyba ze mną zgodzić, że jest to nieco za dużo, jak za jedną książkę. Owszem, może inteligentny inwestor Tradera 21 jest jeszcze droższy, ponieważ pakiet kosztuje ponad 350 zł, ale w mojej ocenie było to za drogo. Dla porównania, wersja Jak zdobyć bogactwo w języku angielskim kosztuje połowę mniej. Marcin Osman wie, jak robić biznes. Ostatecznie jednak pokonałem wewnętrznego skąpca i książkę kupiłem, oczywiście z pieniędzy przeznaczonych na tak zwany budżet inwestycyjno-rozwojowy. Tylko nie mówcie głośno, że tyle zapłaciłem mojej żonie. Czy żałuję? Zdecydowanie nie. Po przeczytaniu tej książki wiem, że zdecydowanie i definitywnie nie chcę być bogaty. No co ty, Tomek? Jak to? Ty nie chcesz być bogaty? Przecież każdy chce mieć górę pieniędzy. Felix Dennis napisał książkę prowokującą do myślenia. W Jak zdobyć bogactwo nie znajdziemy motywacyjnych frazesów, które będą ciągły się dziesiątkami stron, opowiadając o tym, jak to już za chwilę będziesz bogaty. Felix pisze prosto i dosadnie, nie owija w bawełnę i pokazuje wszystkie blaski i cienie zdobywania bogactwa. Zabiera czytelnika w niesamowitą podróż, w której widzimy, co musimy poświęcić, aby zdobyć ogromne pieniądze i jakim człowiekiem musimy się stać, aby tego dokonać. Możliwość zobaczenia tego wszystkiego z perspektywy osoby, która już zdobyła bogactwo, jest szalenie interesująca. Autor bardzo często używa wyszukanego humoru i nie szczędzi słów krytyki pod adresem innych osób. To wszystko sprawia, że Jak zdobyć bogactwo czyta się bardzo dobrze, nawet kiedy tytułowego bogactwa nie chcemy zdobyć. Pewnie gdybym czytał wersję w języku angielskim, nie miałbym tyle frajdy. Co więc znajdziemy w środku tego zacnego skądinąd dzieła? Na początku Felix Dennis określa, czym dla niego jest bogactwo. Dla niego osoba bogata to taka, której majątek waha się w przedziale od 15 do 35 milionów funtów. Funtów, a nie dolarów, ponieważ Felix zdobył swoją fortunę w Wielkiej Brytanii. Jak widzicie więc, kwota ta jest naprawdę spora, a w przeliczeniu na nasze złotóweczki wygląda jeszcze lepiej. Po pokazaniu przedziału zamożności i szans, jakie mamy na to, aby stać się nieziemsko bogaci, autor przechodzi do rozdziału Jak zacząć. I to tutaj dopiero zaczyna się zabawa. Najpierw zaczyna on od rzeczy najważniejszej i zarazem najtrudniejszej, czyli od okiełznania strachu przed porażką. Im mniej ryzykujemy, tym chętniej podejmujemy jakiekolwiek działanie. Ci, którzy nie mają nic do stracenia, najszybciej osiągają bogactwo.
im jesteś starszy, a twoje życie bardziej ułożone i komfortowe, tym niechętniej podejmiesz ryzyko i rzucisz się w wir walki o bogactwo i pieniądze. Dlatego kierownicy czy menadżerowie, którzy zarabiają dobre pieniądze na etacie, nie podejmują radykalnych kroków i nie zakładają własnych firm. W przypadku Felixa, kiedy zaczynał on swoją przygodę z biznesem, nie miał dosłownie nic. Zero oszczędności, wsparcie ze strony rodziny czy nawet banku, nikt o zdrowych zmysłach nie pożyczyłby mu złamanego grosza. Nie miał więc do stracenia nic i wbrew pozorom był to znakomity punkt wyjścia. Kolejnym podpunktem są poszukiwania. W tym rozdziale autor pokazuje, że jedyną drogą prowadzącą do bogactwa jest zbudowanie własnego biznesu i sprawienie, aby to inni pracowali na nasz sukces, a nie na odwrót. Nawet najlepiej opłacani lekarze czy prawnicy nie zdobędą ogromnego bogactwa. Owszem, będą zarabiać znakomicie, ale istnieje małe prawdopodobieństwo, że uda im się osiągnąć poziom bogactwa, o którym mówiliśmy na początku tego materiału. Zobaczcie, jak ujął to Felix w swojej książce. Jeśli chcesz być bogaty, a nie szukasz kariery, chyba że jako miejsce startu lub możliwość zinfiltrowania i zrozumienia danej branży dla osób przygotowujących się do zdobycia bogactwa, praca jest konieczna jedynie po to, by zaspokoić podstawowe potrzeby, mieć co położyć na talerz oraz wlać do kieliszka. Dodatkowo zapewni ci ona doskonałe szkolenie z zakresu zarządzania i negocjacji, dostarczy ci poufnych informacji na temat rynku, a przede wszystkim będzie zbawiennie przypominać ci o tym, co przydarza się 99,9% twoich współpracowników. Tych, którzy kupują losy na loterię i marzą o bogactwie, jednak nie mają żadnej szansy na to, że je zdobędą. Brzmi dość arogancko i samolubnie, prawda? Nie do końca oddaje to ducha tego, co kierownik działu HR nazywa konstruktywnym podejściem do pracy w grupie. Z drugiej strony, słyszałeś kiedyś o bogatym kierowniku HR? No właśnie, ja też nie. Poza tym, jeśli wszystko zrobisz tak jak trzeba, nie ma żadnego powodu, dla którego taki kierownik miałby się o tym dowiedzieć, ani się tym przejmować. A zatem, jeśli chcesz być bogaty i znajdujesz się w obecnej fazie poszukiwań, przyzwyczaj się do jednego. Nie jesteś częścią zespołu, choć może będziesz musiał udawać, że jest inaczej. Ujmując to nieco grzeczniej, być może będziesz musiał przyswoić ideę pracy zespołowej, przynajmniej tymczasowo, by lepiej zrozumieć, jak funkcjonują jednostki, oddziały firmy lub branże. Z pewnością nie powinieneś robić tego entuzjastycznie i sumiennie, jednak w głębi duszy, niezależnie od tego, jak ciężko będziesz pracował, a jeśli chcesz być bogaty, praca o wiele cięższa niż praca gościa obok ciebie, to jedyna twoja rozsądna opcja, nie możesz dać się zwieść. Praca dla innych to ekspedycja zwiadowcza, to nauka rzemiosła, a nie meta. Po tym rozdziale przechodzimy do mitu świetnego pomysłu. W tej części książki Felix Denis opowiada o tym, że nie ma czegoś takiego jak świetny pomysł. Każdy myśli, że wystarczy mieć innowacyjny produkt lub usługę, której nikt inny przed nami jeszcze nie wymyślił, aby zarobić fortunę. Nic bardziej mylnego. Sam autor stał się bogaty, tworząc różnego rodzaju czasopisma tudzież magazyny. Czy przed tym, jak zaczął się bogacić, magazyny istniały? Oczywiście. Czy wprowadził na rynek innowacyjny produkt? Raczej nie. Aby zdobyć bogactwo, nie musimy wcale tworzyć czegoś innowacyjnego. Wystarczy ulepszyć to, co już teraz istnieje. Przykładem, jaki podaje Felix, jest sieć restauracji McDonald's, którą dawno temu wykupił Ray Kroc i z upadłej sieci stworzył ogólnoświatowy biznes, który rozpoznaje większość ludzi na świecie. W kolejnym rozdziale, jak zdobyć bogactwo, Felix Denis pokazuje nam, jak zdobyć kapitał na start, by następnie przejść do bardzo ważnego rozdziału Nigdy się nie poddawaj. Następnie pokazuje nam 5 najczęstszych błędów startupów. Po tym rozdziale przechodzimy do kolejnej części książki, nazwanej chlubnie Zdobywaniem Bogactwa. Tutaj Felix wymienia kardynalne cnoty, które potrzebne są nam do jego zdobycia. Są nimi wytrwałość, wiara w siebie, zaufanie instynktom, dywersyfikacja, słuchanie i uczenie się. Po tym rozdziale przechodzimy do kilku słów o szczęściu, w którym to Felix opowiada o tym, czy szczęście w ogóle istnieje. Ten rozdział można podsumować słowami Seneki, jednego ze starożytnych filozofów, który powiedział:
Szczęście to jest to, co zdarza się, gdy okazja spotyka się z przygotowaniem. Niemniej jednak postanowiłem zacytować kilka uwag Feliksa o samym szczęściu. Moja rada w kwestii fortuny losu to, by śmiać się tej pani prosto w twarz, gdy ci się objawi. Weź z jej darów co chcesz i działaj żwawo, by wykorzystać okazję. Nigdy jej jednak za to nie dziękuj. Zapomnij o niej, gdy tylko zaczniesz szukać kolejnej ofiary. Używając współczesnej mowy, miej wyrąbane, a będzie ci dane. Bądź dla niej Alfonsem, nie zalotnikiem. Nie szukaj jej, ani o nią nie pytaj. Dżentelmenom może i tak nie przystoi. Ty jednak nie prosiłeś mnie o to, bym nauczył cię być dżentelmenem. Prosiłeś, bym pokazał ci, jak zdobyć bogactwo. Oto moje ostatnie refleksje na temat tego irytującego i zbijającego stropu fenomenu. Przygotuj się na nadejście fortuny losu, ale jej nie szukaj, niech sama cię znajdzie. Kreuj własne szczęście. Nie jęcz i nie określaj się mianem pechowca. W końcu żyjesz, czyż nie? Bądź śmiały, bądź odważny. Nie dziękuj szczęśliwym gwiazdom, nie usłyszą cię. Trzymaj się obranego kursu. Przestań wypatrywać zieleńszej trawy za płotem u sąsiadów. Nie próbuj robić wszystkiego sam. Deleguj zadania i naucz innych tej sztuki. Pamiętaj, że większość drapieżników ma szczęście przez większość życia, w przeciwieństwie do ich ofiar. Marudy i tchórze umierają setki razy. Bądź bohaterem dla samego siebie. Jeżeli bohaterstwo nie jest w twoim stylu, zacznij je udawać. Rzeczywistość w końcu cię dogoni. Po prostu zrób to, co masz do zrobienia. Przepraszać jest dużo łatwiej, niż dostać pozwolenie. Nigdy nie traktuj poszukiwań bogactwa zbyt poważnie. To tylko gra, kolego. Kiedy następnym razem wpadniesz na panią fortunę losu, zdzieli ją ode mnie po tyłku. Bądź szczęściarzem, zdobądź bogactwo, a potem je rozdaj. W kolejnych rozdziałach autor uczy nas, jak należy negocjować oraz, że najważniejsza jest własność, czyli posiadanie własnej firmy. Następnie Felix Dennis uczy nas, jak delegować nasze zadania i dzielić się zarobkiem z naszymi pracownikami, o ile takich będziemy zatrudniać, a jeżeli chcemy zdobyć ogromne bogactwo, to nie ma innej opcji. Kolejna część książki uczy nas, jak zachować się w trudnych sytuacjach, kiedy nasz biznes sypie się jak domek z kart. Felix w tej materii posiada sporą wiedzę, ponieważ w swojej karierze nieraz musiał zamknąć lub sprzedać czasopismo czy też firmę, która nie przynosiła mu zysku. W związku z tym przekazuje nam on kompleksową wiedzę na temat zarządzania biznesem. Następnym rozdziałem, jak zdobyć bogactwo, jest podsumowanie dla Leni. W tym rozdziale możemy utrwalić naszą dotychczasową wiedzę z książki, niemniej jednak nie zastąpi on nam całej lektury. Książkę kończy rozdział poświęcony zachowaniu bogactwa, no bo co nam przyjdzie po tym, że zarobimy miliony, skoro nie uda nam się ich zatrzymać? Sam Felix przyznaje, że na wino, kobiety i śpiew przeznaczył w swoim ostatnim życiu 100 milionów funtów, w związku z tym jest on ekspertem również i w tej dziedzinie. Na końcu książki znajdziemy również refleksję tego, jakże błyskotliwego człowieka, która w skrócie brzmi następująco. Zdobycie bogactwa nie sprawi, że będziemy szczęśliwi, nie sprawi, że będziemy mieli mniej kłopotów. Na szczycie tej złotej góry często przychodzi nam stanąć jako ludzie diametralnie odmienieni i często samotni. Posłuchajcie, co autor pisze o szczęściu. Szczęście? Nie rozśmieszaj mnie. Bogaci nie są szczęśliwi. Jeszcze nie poznałem naprawdę bogatego, szczęśliwego człowieka, a poznałem wielu bogatych ludzi. Inni domagają się od nich podzielenia się ich majątkiem, a w końcu staje się to tak męczące, tak napastliwe, że bogacze niemal zawsze uznają, iż muszą się odizolować. Izolacja daje początek paranoi oraz arogancji, a do tego samotności i wściekłości wywołanej myślą, że została ci ograniczona liczba lat na wylegiwanie się na piasku, który zgromadziłeś. Bogaci, którzy doszli do wszystkiego sami, mogą zaufać jedynie tym, których znali zanim stali się majętni. Dla wielu nowych bogaczy świat staje się mniejszym, mniej hojnym, mroczniejszym miejscem. Brzmi absurdalnie, prawda? Absurdalnie i ponuro. Z drugiej strony musisz wziąć pod uwagę, że sam byłem bardzo ubogi, a teraz jestem bardzo bogaty. Z natury jestem optymistą, w dodatku mam możliwość, by pisać wiersze i tworzyć las, który akurat sadzę. Czy jestem szczęśliwy? Nie. Albo raczej bywam szczęśliwy od czasu do czasu, gdy przechadzam się sam po lesie,
jestem głęboko pochłonięty układaniem trudnych wersetów lub siedzę ze starymi przyjaciółmi w ciszy przy butelce wina, albo gdy karmię bezdomnego kota. Mógłbym robić to wszystko bez bogactwa. Bardzo cenię sobie szczerość autora, który bez ogródek mówi, że zdobycie bogactwa to droga pełna wielkich wyrzeczeń, a na jej końcu może czekać nas spore rozczarowanie. Jak zdobyć bogactwo to kompleksowy poradnik, który powinien przeczytać każdy przedsiębiorca, który poważnie myśli o zdobyciu bogactwa i majątku. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wartość i pomógł w zdecydowaniu, czy chcecie zdobyć bogactwo. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was serdecznie do pozostawienia komentarza pod tym wideo. Będę bardzo wdzięczny. Oczywiście pod tym materiałem znajdziecie link do miejsca, gdzie możecie nabyć tą książkę. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.